Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Dzień dobry, witam wszystkich kibiców Anvil Włocławek, aczkolwiek myślę, że ten odcinek obejrzą nie tylko fani Anvil Włocławek, ale całej polskiej koszykówki. Andrzej Pluta jest gościem moim i... Cześć Hubert. Witam, dziękuję za zaproszenie do drugiego odcinka. Mam nadzieję, że pociągniemy to do końca. Oby tak się stało. Przedświąteczne wydarzenie, przedświąteczny mecz. My, ja tylko dopowiem, jesteśmy w firmie SN u sponsora wyłącznego akcji Esencja Drużyny 30-lecia i Andrzej Pluta jest zawodnikiem, był zawodnikiem, był także asystentem trenera Bambiru Włocławek, wybrany przez Państwa, wybrany przez kibiców do drużyny trzech dekad. Wielki zaszczyt. Tak, no spotkał mnie zaszczyt. Faktycznie kibice tutaj mieli okazję głosować na 10 najlepszych zawodników 30-lecia. No było z czego wybierać. No, znalazłem się w tym zespole i jestem z tego dumny, jestem szczęśliwy i że znalazłem się w zespole, w którym no, jest tak jak tutaj sponsor, esencja sama, Anvil Włocławek przez te 30 lat, dlatego no, dziękuję wszystkim kibicom. A powiedz, spodziewałeś się trochę tego wyboru? Znaczy, no gdzieś tam, wiadomo, no, gdzieś tam te 6 lat, te wszystkie tutaj sukcesy z Anvilem, gdzieś myślałem o tym, że może się tam znajdę, ale czy na pewno? Nie wiem, no, często wracamy do tego 2000 roku, lata 90., końcówka 90. Było niesamowicie dużo dobrych zawodników, wielu zawodników. Anvil zawsze był topowym klubem, który miał dobry budżet, dobrych zawodników. Stać było na to, żeby po prostu kontraktować takich zawodników i zawsze walczyli o najwyższe cele. Dlatego no, po cichu gdzieś tam liczyłem, ale do końca nie byłem pewny. Dlatego tutaj tym bardziej się cieszę, że kibice głosowali na mnie, na moją osobę i gdzieś tam zasłużyłem się moją grą na to, żeby być w tej drużynie. To mnie najbardziej cieszy. Niewątpliwie. A powiedz, bo to jest trochę tak, że dochodzi do głosu coraz bardziej to młodsze pokolenie. To, które jest wychowane w czasach internetu. To, które być może już nie ogląda tych meczów z lat pierwszej dekady XXI wieku, czyli także meczów z twoim udziałem. My widzimy na przykład po takich wskaźnikach, że dysproporcja między Igorem Bliszczukiem a Andrzejem Plutą jest coraz mniejsza. Bo Igora już nie pamiętają praktycznie dzieciaki dzisiejsze w ogóle. Tak? Więc tutaj w cudzysłowie istniało zagrożenie, że gdzieś możesz być pominięty. Ale chyba tak naprawdę ta koszulka wisząca pod halą sprawia, że nie. Czy powiem tak, bo Anvil Włocławek to jest marka, to jest Anvil Włocławek. I tutaj fantastycznie, bo miasto cały czas żyje koszykówką. 30 lat na najwyższym poziomie i tutaj właśnie to już teraz się robi tak, że już często dziadkowie opowiadają o zawodnikach swoim wnukom. To wszystko idzie w takim kierunku, że pokolenia po prostu się zmieniają. Gdzieś tam kiedyś ojciec z synem szedł na mecz, teraz już idzie no, dziadek z wnukiem na mecz. I często ten wnuk już zaczyna trenować w Anvilu, już się interesuje, już ogląda mecze. Czasami podpytuje, a kogo to jest koszulka. A czasami tata opowiada synowi swojemu, jak to było, jak on chodził jako kibic na mecze Anvilu, kto tu grał. Dlatego to jest fajne, że ten klub po prostu gdzieś tam przypomina cały czas te nazwiska, gdzieś tam podczas meczy są spotkania, tak jak teraz, gdzie ja myślę, to jest na europejskim takim poziomie, że klub wybiera dziesiątkę 30-lecia i obojętnie z jakiej części świata jesteś, po prostu jesteś zapraszany i przedstawiany, przypominany przy publiczności podczas meczy, to jest świetne. Miło ci? Jak zawsze, bardzo miło. Bardzo miło. Miło mi wracać tutaj do Włocławka. Dzisiaj jest taka, no mamy taką święto koszykówki też, bo możemy też nagradzać, wspominać tych zawodników. Mnie to teraz no, spotkało znowu, że mogę tutaj być i dostanę nagrodę za to, że byłem zawodnikiem Anvilu, że zasłużyłem się czymś do tego, żeby teraz oklaskiwali mnie kibice. Dlatego tym bardziej jestem dumny, szczęśliwy. Hubert, ty zacząłeś pracę równolegle z transferem Andrzeja? To jest ten sezon? To drugie podejście Andrzeja do Anvilu Włocławek, bo pierwsze było mistrzowskim sezonem. Wówczas pracowałem trochę w innej roli w klubie. Miałem szansę opisywać to na stronie internetowej, ale tak. Zaczynałem jako dwudziestokilkuletni chłopak i przede mną były właśnie takie postacie jak Andrzej, jak Duszan Boczewski, więc to byli moi tacy idole, z którymi przyszło mi pracować. No i
Dziękuję też tym starszym zawodnikom, bo Andrzej już był dojrzałym zawodnikiem, że pomogli mi wejść w te obowiązki kierownika drużyny, a tak naprawdę trafiłem na głęboką wodę, bo Arek Lewandowski od razu wyjechał na kadrę i no, przytłoczyło mnie to, tak? To zupełnie było coś, czego nie można nauczyć się w żadnej szkole, tak? Obowiązki wynikające z bycia kierownikiem drużyny. Bałeś się podejść do Andrzeja? Nie, bać nie byłem, bo my się znaliśmy na linii dziennikarz, czy osoba taka trochę podobna do twojej, czyli jakiś media menadżer wówczas nie było, ale prowadziliśmy tą stronę naprawdę w wąskim gronie, więc my rozmawialiśmy z Andrzejem, ale było to zupełnie już inna relacja, także Andrzej też pomagał swoim osobom funkcyjnym w klubie. Pytam, bo Andrzej, no na pewno jesteś świadomy też tego, jaki masz odbiór chociażby wśród pracowników klubu, czy klubów pewnie, w których grałeś wszystkich, że to byłeś totalnie bezproblemowy, nigdy nie zawracałeś swoją osobą, mówiąc wprost, gitary innym ludziom. Znaczy starałem się być normalny, taki jak jestem na co dzień, jestem może bardzo wymagający, tak, bo dużo wymagam od siebie, ale szczęście też, że zawsze spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy mieli podobne podejście. Tutaj Hubert jak przyszedł do drużyny, pamiętam ja wtedy, to był sezon dokładnie 2006-2007. Ja wtedy wróciłem ze Zgorzelca do Wrocławka i wtedy Hubert zaczął pracować. To tak jak Hubert mówi, to ktoś, kto tego wcześniej nie doświadczył, to nie zdaje sobie sprawy, ile to jest na głowie rzeczy do ogarnięcia przed wyjazdem, w samym wyjeździe, przed meczem. Wszystkie informacje muszą być bardzo prawdziwe, rzetelne, nie może być żadnej pomyłki, nie może być nic. Tutaj do takiego, można powiedzieć, młodego człowieka, który przychodzi do klubu, no to jest wyzwanie. I tutaj ja zawsze, ale miałem takie podejście, też wspominam dużo razy, jak choćby były sytuacje, jak ja byłem zawodnikiem i na przykład Marcin Woźniak był asystentem i pierwszy trener musiał wyjechać, to też wiem, że do młodego trenera, do asystenta to jest takie wyzwanie, poprowadzić cały zespół, czy oni to wszystko ogarną. I wtedy też ja właśnie starałem pomóc temu trenerowi, moim podejściem gdzieś tam, jak trener mówi, tak ma to ćwiczenie wyglądać, to ja już to wszystko ogarniałem. I jak ja to ogarniałem, to wszyscy to musieli ogarnąć. Bo jak Andrzej Pluta to robił, no i to jest nasz lider, to jest kapitan, no to wszyscy musieli tak robić. I to jest ta pomoc i to jest zrozumienie. Ja zawsze to miałem. I tak samo tutaj z Hubertem, kiedy Hubert przyszedł do drużyny, tak samo mieliśmy dobry kontakt i zawsze po prostu mogliśmy współpracować. No, jakieś tam zawsze mogliśmy na siebie liczyć, zawsze czy ja coś potrzebowałem, Hubert od razu mi dawał konkretną odpowiedź, konkretne rzeczy, kiedy, co, jak, o której godzinie. No a znowu ja jako zawodnik i kapitan zawsze tam no, troszkę spokoju miałem i mówię, okej, Hubert, wszystko jest dobrze, dociągnięte, wygrywamy mecz, czyli wszystko gitara. Wszystko jest okej, okay. Ale dobra, teraz nie mogę nie wspomnieć tej historii, która jest opisana. Anonimowo zostałem. Zostałeś anonimowo opisany. Możemy teraz kartę odsłonić. Tak. Tak, mój pierwszy wyjazd w roli kierownika Dawid Dedek i wyjazd do Jarosławia. No, tam... To zanim opowiesz historię, to ja mam pytanie, czy musiałeś interweniować u Dawida Dedka wtedy, żeby młody kierownik zespołu zachował posadę? Nie. Szczerze powiem, to bardzo ciężki wyjazd i faktycznie Hubert miał szczęście, bo czy tak oczywiście w cudzysłowie szczęście, bo to była tak zwana mina. No, myśmy jechali do Jarosławia, tam nie było hotelu w Jarosławiu w ogóle. Tam miasto, które miało koszykówkę, musieliśmy spać gdzieś 20 km za miastem, w jakimś tam dworku, ogarniać wszystko, czy będzie takie jedzenie, czy będzie kawa, czy będzie ciastko, czy będzie jakiś poczęstunek przed meczem. Mało tego, sam trening, no, miała być hala, piękne kosze, wszystko okazało się, kosze boczne, linii nie było w ogóle tam, trener zaczął... Jak ty tą salę... No, tak. Nie sprawdziłem, nie mogłeś tego zrealizować. Wówczas przepisy były takie, że rywal nie musiał dawać dzień przed meczem, w godzinie meczu hali. No i tak nas potraktowali gospodarze, że nie mają wolnego obiektu. Dzisiaj możemy tylko się lekko uśmiechnąć, no w takim mieście nie mieć hali na trening. No, pewnie było to trochę utrudnianie życia rywalowi, więc musieliśmy się ratować. No, Dawid Dedek nie odpuszczał, on wszedł w duże buty po Andrzeju Lepie, no i wymagał również takiego profesjonalizmu. Zaczęło się szukanie hali w okolicach Jarosławia. Tak? No, bo czyli co, dzwoniłeś i czy macie halę, tak? No, wtedy pamiętam, że osoba właśnie z hotelu, menadżer hotelu podpowiedział mi tą salę. Mówi, jest pełnowymiarowy obiekt z
zapytałem się, czy z parkietem? Tak, z parkietem. Czy są kosze? Są kosze. No to więcej nie trzeba. No, nie trzeba. Pamiętam, że Dawid Dedek powiedział mi wówczas, że powinienem przyjechać tu wcześniej i sprawdzić, czy hala nadaje się do użytku. No, wyjazd do Jarosławia wcześniej, kiedy miało się szereg obowiązków, był niemożliwy, ale pamiętam, że wchodząc na halę, tak, zawodnicy troszkę się lekko uśmiechnęli, ale wzięli mnie też w obronę jako młodego kierownika. Ja tutaj się wtrącę właśnie i to, o tym, o czym mówię, że starałem się zawsze pomagać, czy to był asystent trenera, czy to był kierownik. I właśnie tak się zachowałem, bo ten mecz mi wyszedł świetnie, rzuciłem 35 punktów, wygraliśmy i właśnie wsiadając do autobusu mówię, Hubert, wszystko jest okej, dalej wracamy i tak to się odbywało. Tytułem wyjaśnienia, tam nie było koszy centralnie, tak? One były zamontowane boczne, nie było linii za trzy punkty, tak. W specjalności twojej. Czyli generalnie ciężko zrealizować taki trening. Przedmeczowy zwłaszcza. Zrobiliśmy walkthrough, pamiętam, że walkthrough, bo linie były wyklejane z tejpów. Okay. I tak naprawdę okazało się, że może do końca nie był potrzebny. Może trener zrobiłby normalny trening, no a skoro nie było koszy, więc trzeba było sobie radzić. Zrobiliśmy walkthrough, mecz wygrany, pamiętam, bo to naprawdę duże emocje dla mnie, siedzieć na ławce drużyny Andrzeja, fenomenalny mecz i zaczęliśmy ten sezon zwycięstwa, także dobrze się skończyło. Dobrze się skończyło i dobrze się wracało, bo to był taki długi wyjazd. Na koniec świata bez autostrady. No, dlatego tutaj, no tak się to wszystko skończyło i bardzo 8 trójek rzuciłeś wtedy chyba, tak? No już teraz dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że mi dobrze poszło, że tak jak mówię, nawet ta sala, wtedy te linie, to wszystko u mnie, jestem, można powiedzieć, mało, znaczy tak, jestem wymagający, ale też pewne rzeczy nie mają... Rozumiałe. Tak, że czasami jest sytuacja taka, że tak jest i koniec, trzeba to zaakceptować i już, nie rozpaczać. No tak, nie ma co tutaj szukać na siłę jakichś problemów, kiedy one i tak są, trzeba po prostu je na bieżąco egzekwować. A ty liczyłeś, Hubert, wtedy na jakieś wsparcie ze strony starszyzny zespołu? Znaczy to był duży stres i generalnie wiedziałem, że dałem ciała, no co to dużo mówić. A Dawid Dedek był takim człowiekiem, który cisnął i ja pamiętam, że nie zabrałem wtedy kaset wideo na ten wyjazd. To była naprawdę długa podróż. Mówi, no i co oni mają teraz robić? Rzeczywiście to nie była epoka internetu, nie można było siedzieć w smartfonach. No, wtedy zabijało się nudę filmami wideo na kasetach, także zaliczyłem tą wtopę. Na szczęście mogłem liczyć na wsparcie naprawdę zawodników. Nie było tego zagrożenia, że Dawid Dedek po tym wyjeździe chciał mnie wyautować. To zdarzyło się później, ale na szczęście ja zostałem. Dawid w grudniu musiał nas opuścić przed Aleś Pipan, z którym święciliśmy duże sukcesy i który tak naprawdę trochę wyluzował. Tak? Dawid Dedek był, mówię, po ulepie, Aleś Pipan miał zupełnie inne podejście, prawda, Andrzej? Tak jest. Andrzej, jesteśmy już przy tym sezonie 2006-2007, bo zrobiliśmy kilka wywiadów w przeszłości. Ty wspólnie z Łukaszem, obecnym prezesem, napisaliście fantastyczną książkę, więc szukając wątków troszeczkę mniej oczywistych, no bo możemy porozmawiać oczywiście o mistrzostwie, o medalach, o wszystkim, ale to gdzieś będzie powielenie tego, co już było. Szukając wątków mniej oczywistych, sezon 2006-2007, ta fantastyczna, kapitalna seria półfinałowa. Chwilkę zdążyliśmy zamienić słówko o niej przed wywiadem. Czy to była jedna z najlepszych sportowych serii, której miałeś okazję uczestniczyć jako zawodnik? 7 meczów, 7 na styku, właściwie jeden rzut przesądził o zwycięstwie Prokomu, Trefla, Sopot. To chyba, tam chyba Hussein Beszow, tak? Tam taką ważną dwójkę dał. Ale co chcę powiedzieć, na pewno był to taki bardzo udany też sezon dla mnie. Ja pamiętam, przyjechałem wtedy ze Zgorzelca, miałem wtedy 32 lata, pierwsze 11 czy 12 meczów Anwilu miałem średnią 26 punktów. Że wtedy, pamiętam, byłem w takim gazie, że tak to wszystko czułem, tak dobrze się czułem fizycznie, tak, nie wiem, ciągnęło mnie to wszystko, ta hala dawała mi po prostu siły do tego, że faktycznie przyszedł Aleś Pipan i mieliśmy fajny zespół, taki walczący, walczyliśmy z Prokomem, te 7 meczy były wykańczające. Ja myślę, że to był, kurczę, prawdziwy spektakl dla oglądania. I mało zabrakło, żeby to wygrać, ale graliśmy naprawdę z zespołem wtedy, co miał budżet, co miał zawodników na poziomie najlepszych lig europejskich. No i
Na pewno był to jeden z lepszych sezonów. Na pewno, nie wiem, może najlepszy, bo ten najlepszy to był też mistrzowski sezon, który był bardzo trudny, wymagający przede wszystkim, jeżeli chodzi o trening, o mecze, o wyjazdy, o psychikę, o długość tego sezonu, od lipca do czerwca praktycznie. Ale tamten sezon też był wyjątkowy, na pewno wyjątkowy. No taki... Zdobyliśmy Puchar Polski, prawda? Tak, no. Tam był Puchar Udało Polski. Mi się zdobyć MVP Pucharu Polski. No tak, nie wiem, że się udało. No. I wywieźliśmy, co było najlepsze wtedy, co żeśmy się cieszyli, wywieźliśmy ten puchar z Sopotu. Tak. Tam już wszystko było nastawione tak, że po prostu zrobili sobie na hali stulecia finał Pucharu Polski, no i sobie to zabierzemy, a my wtedy zagraliśmy świetnie. I wygraliśmy puchar, wróciliśmy do Włocławka i naprawdę wszystko się dobrze układało. Ja myślę, że ten sezon jedynie tam już ta gra o brązowy medal. Już tyle sił straciliśmy, to nie jest oczywiście wymówka, ale byliśmy tak zmęczeni, że mówimy, ciężko nam będzie walczyć o brązowy medal. Pojechaliśmy znowu do Wrocławia, tam wygraliśmy mecz. I ja myślę, że tu troszeczkę za szybko, żeśmy uwierzyli już w to. Tak, my się przygotowywaliśmy tak, jako klub, było tak, konfetti zamówione. My troszeczkę za szybko może i klub uwierzył w to, że już jesteśmy brązowym medalistą. Wiesz, pamiętaj, ten mecz wygraliście 20 punktów we Wrocławiu. No i teraz jadąc do siebie, do hali mistrzów, w takim gazie, po takich meczach, po takim sezonie, to miało być po prostu uczta. Ten nasz brązowy medal miał smakować jak złoty. No tak się nie stało. Cóż, przegraliśmy, no i tak się zakończył ten sezon, ale to był naprawdę bardzo dobry sezon. Ja myślę, dla nas, dla zawodników i dla kibiców na pewno. Ale i kolejny zaczął się super, bo od wygranego super pucharu tu wspominaliśmy z Jeronem Hendersonem tamten. No dla mnie tak, dla mnie troszeczkę było tak, bo byłem na Mistrzostwach Europy w Alicante i tam doznałem kontuzji, miałem naderwane rozcięgno podeszwy. No i musiałem pauzować wtedy, pamiętam, pierwsza moja kontuzja, 10 tygodni nie mogłem w ogóle i ten super puchar, ja byłem na ławce, zdobyłem z drużyną, no ale nie mogłem brać oczywiście udziału. Wówczas elegancki jak tak, dzisiaj, tak. W czarnej koszuli, ale... Ale byłem przy drużynie oczywiście i też, no mogę powiedzieć, wygrałem super puchar, tak, bo byłem w tej drużynie, byłem cząstką tej drużyny i też to było niesamowite wydarzenie, ja pamiętam, to był chyba rekordowy wtedy budżet Procomu, chyba oni mieli 30 milionów złotych, mieli Wołkowieckiego, mieli tam Gurowicza, Travis Best, Don Juana Wagnera, niesamowitych zawodników, a daliśmy radę. I to był taki początek znowu, sygnał, że będzie dobrze. No i potem... Nie możemy nie zapytać, skoro już jesteśmy przy temacie, o Jeroda, bo Jerod wychwalał cię pod niebiosa. Mm. Mówił, że nigdy nie spotkał tak profesjonalnego gracza, nigdy nie spotkał tak dobrego strzelca. Zresztą nawet teraz, jak promowaliśmy gdzieś tą twoją obecność w Włocławku, on też na swoje media społecznościowe wrzucał informację, że będziesz tutaj. No to ciebie poprosimy teraz. Znaczy ja powiem tak, na pewno różniliśmy się charakterami. To już powiedziałem wcześniej, tu jak rozmawialiśmy, tak? Moje podejście, jego podejście, ale jedno jest pewne, był świetnym zawodnikiem. Wychodził na boisko i co dzisiaj jest trudno zauważyć w naszej ekstraklasie, on robił różnicę. Czyli jak brał piłkę, jak grał, robił różnicę. Albo kreował kogoś, albo kreował siebie i zdobywał punkty. Był bardzo dobry w tym i jako zawodnik, jako najwyższy poziom. Dla mnie tak samo. Na pewno był w czołówce zawodników, tych najlepszych, z którymi mogłem grać, na pewno. Tutaj jeżeli chodzi o sportowe rzeczy, o to na pewno. A tak no, poza parkietem, to jak mówię, no, różniliśmy się charakterami. Ja, Andrzej Pluta, bardzo poważny facet, rzadko się uśmiecha, przychodzi, wszystko na zicher, koszulki poukładane, to, zegarki, tu, nie możesz się spóźnić, nie możesz to. On typowy Amerykanin, luz, relax, wchodzę do szatni, on śpiewa. No, dlatego, ale to jest też fajne, no, poznajemy się nawzajem. Mnie bardzo cieszą takie, jak ktoś... Czy to jest kolega z Serbii, ze Słowenii, ze Stanów Zjednoczonych, mówi o mnie dobre rzeczy, że nie spotkałem takiego profesjonalisty, nie spotkałem człowieka, co tak po prostu pracuje, podchodzi do tego, to mnie bardzo cieszy, bo to po prostu no, jest miód na moje serce. Ja taki jestem po prostu, tak to wszystko odbierałem i prawdopodobnie wszedłem na taki poziom tylko przez to. I dlatego myślę, dalej taki jestem no, w dzisiejszej pracy, jak pracuję, jestem bardzo wymagający, jak zawsze kiedyś pamiętam z Łukaszem Koszarkiem, że jeszcze jak graliśmy razem
Mówię, Łukasz, kurczę, ty jesteś, bo Łukasz to jest świetny zawodnik, wszystko, tylko tak samo, różni mi się podejście. Ja mówię, kurczę, pamiętaj z tym podejściem, nie chciej, żebym ja był twoim trenerem. Ale tak jak mówię, fajnie, tak jak mówię, fajny, bo każdy z tej dziesiątki oczywiście, co tutaj kibice wybrali, jest inny. No i to jest świetne. No ale mimo tego profesjonalnego podejścia, też to można było przeczytać w książce, zdarzył nam się trener, który rzeczywiście, ja pamiętam tę historię, nasz sekretariat nie miał wygłuszonych drzwi. Traf chciał z Mago Sagadin u prezesa Polatowskiego, Andrzej przychodzi do biura i słyszy pewną rozmowę. No, nie dało się jej nie słyszeć. Z Mago Sagadin tutaj miał zakusy, żeby tak profesjonalnego zawodnika mimo wszystko wymienić. Więc myślę, że Andrzej, to było dla ciebie duże zaskoczenie, prawda? Znaczy przede wszystkim było duże zaskoczenie, dlatego że ja miałem wtedy kontrakt dwuletni. To był pierwszy mój kontrakt podpisany dwuletni, czyli skończył się jeden rok i rozpoczynał się drugi. No i przyszedł z Mago Sagadin, ale z tego co wiem, przed sezonem trener po prostu bierze, dostaje listę zawodników, którzy są w klubie, którzy mają ważne kontrakty i mówi, że wszystko ok, super. Mamy koszarka, mamy tego, mamy Plutę doświadczonego, legenda polskich parkietów, lider drużyny, świetnie, świetnie. I najbardziej to po prostu, nie wiem, nie umiałem w to uwierzyć, że po czterech meczach, kiedy przegrywamy wszystkie cztery mecze, okazało się, że tylko Łukasz Koszarek jest dobry, a wszyscy są do wymiany. No i tam zaczęły się historie. Ja tutaj też jeszcze wtrąciłem wcześniej, jak rozmawialiśmy, że trenowaliśmy dwa razy po 3,5 godziny i tak było wszystko źle. Czyli ja starałem się dawać profesjonalizm, walczyłem o to, bo wiedziałem, że jestem doświadczony, potrzebuję tej pracy, żeby pomagać, mam wymagającego trenera, jest to legenda. No naprawdę to był legendarny trener słoweński. Tak jest, wielkie nazwisko, a tu nagle idę właśnie do prezesa, do pokoju, wchodzę i jeszcze wchodzę do samego pokoju i tam oczywiście jeszcze drugie drzwi do pana prezesa. No i akurat słyszę, jak pan Sagadin opowiada o mnie, że nie, on nie daje rady to, nie daje rady tamto, nie nadaje się, a to za mały, a to taki. No i jak to słyszałem, no to ja mówię, no to już wszystko wiem. No i gdzieś tam to mnie zabolało, bo nie lubię czego zawsze, do dnia dzisiejszego, nie lubię, jak coś jest zrobione za plecami. Jeżeli komuś się na przykład coś nie podoba, zawsze można przyjść, porozmawiać przed sezonem, powiedzieć, mam inne plany, nie widzę cię w tym składzie, poszukaj sobie klubu albo coś, bo ja po prostu... I wtedy człowiek się zawsze zastanawia, co ma zrobić i co będzie najlepsze dla mnie i dla klubu. Ale w takiej sytuacji, kiedy on po prostu gdzieś tam, nie wiem, może trener Sagadin troszeczkę podszedł za luźno do tego, przyjechał do polskiej ligi i myślał, że sama jego nazwisko, jego osoba zmieni tak, że wszystko będziemy wygrywać. Tak się nie stało. Ja pamiętam, przegrywaliśmy mecze w Polonii, Warszawa, same takie koło brzegu. Ten mecz, tak. Dlatego tutaj dużo potem poszło też krytyki na samego trenera Sagadina. No i też sam sobie jakby zaszkodził tym, że dał wywiad oficjalny. Pamiętam wtedy, że jego wychowanek tam, oczywiście Saszo Filipowski, ma szansę na Mistrzostwo Polski. Chyba nawet tam było coś innego. I mu tego życzy mistrzostwo. I mu tego życzy oczywiście, no bo ma dobry skład, No i jakby sobie po prostu sam zaszkodził, no ta sytuacja się sama jakby rozwiązała, no i pożegnaliśmy się. Powiedz jeszcze na sekundę do tego Jerona, byśmy wrócili, bo... Mhm. To powiedziałeś fajną rzecz, że jakby w szatni, w zespole jest miejsce i dla gości takich jak ty i gości takich jak Jerrod Henderson, z troszkę innym podejściem. Mm-hmm. No i teraz pytanie. Byłeś wtedy kluczową postacią zespołu, jedną z kluczowych, obok Jerroda, obok jeszcze kilku innych. Ten zespół był piekielnie mocny. Szliście po medal, być może po Mistrzostwo Polski wtedy i Jerrod nagle przystał na tą ofertę z Azą Maszu. Byłeś... Ty jako kapitan, ty jako zawodnik, ty jako kluczowy gracz, gracz, który też lubi prosto z mostu powiedzieć, co myśli, byłeś wkurzony? Znaczy, z jednej strony byłem wkurzony, bo ja na przykład wychodzę z założenia, jeżeli podpisuję kontrakt, to muszę się z niego wywiązać. Chyba, że są inne jakieś wpływy, że ktoś mi powie, że mnie nie chce w drużynie, bo jest jakiś problem. Ale żeby od samego zawodnika wyszło, że teraz chcę zmienić klub, bo mam inną ofertę, no to jest trochę nie fair. I to mówi już wszystko. To wiadomo, zawodnik jak
wtedy były takie czasy, że faktycznie tam ukraińska liga płaciła dużo, dużo więcej i wiedzieliśmy, że... Gerard powiedział, że 3 razy Gerard, więcej dostał. No, że Gerard po prostu no, poszedł na pieniądze gdzieś tam. Na pewno został źle odebrany w szatni, na pewno jeszcze... już teraz konkretnie nie wiem, czy mu coś powiedziałem, czy nie, ale źle to było odebrane w szatni. Źle. A ten druga sytuacja, w której wpadł na kontroli antydopingowej? No to są właśnie sytuacje takie, że to co mówiłem, no, różniliśmy się z podejścia, z jak, no, nie było u niego tej świadomości, tego profesjonalizmu, no, co można, czego nie można. Jeszcze tak samo podpisując no, kontrakt w jednym z najlepszych klubów w Polsce, też się wizytówką z tego klubu zaszkodził nie tylko sobie, ale i klubowi samemu. Dlatego no, to już potem była taka kolejna rzecz, która jakby nas, drużynę, po prostu troszkę pociągnęła w dół. Andrzej, ten sezon, bo teraz już jesteśmy przy sezonie 2008-2009, to on się skończył. Brąz jak złoto. Powiedziałeś wcześniej to zdanie, że tak mogło być 06-07, to ten 08-09 taki był. Jak wspominasz tamte rozgrywki. Kończyliście końcówka sezonu, Hubert pomóż mi, 7-8 graczy w rotacji? 7-8. Igor Gliszczuk, który zastąpił z Mago Segedina, zupełnie inne podejście. To też legenda klubu, ale był młody trener, prawda? No bo po Słupsku przyszedł i czy mógłbyś, Andrzej, trochę powiedzieć? No bo mówi się, że bazowaliście na tym świetnym przygotowaniu Segedina, bo te treningi 3 godziny, a Igor dał trochę luzu. Aczkolwiek wiemy, że też nie był trenerem luźnym. Tak? A czy ja powiem tak, pamiętam to, jak dzisiaj to było, że Igor przyjął tą ofertę jakby i spadła na niego no naprawdę duża odpowiedzialność, bo on wtedy po dobrym sezonie brązowy medalu w Czarnych Słupsk objął to. I pamiętam pierwsze jego słowa, że on przychodzi, on pamiętam zawsze mówił prosto w twarz, on nie jest żadnym wielkim trenerem. On po prostu będzie chciał nam pomóc swoim doświadczeniem i pokazać nam, jak powinniśmy grać, żeby wygrywać. Ale interesowała go też atmosfera w drużynie. Pierwsze, co powiedział nam tak samo, że mamy się zacząć uśmiechać. Bo tu wszyscy tak, jak on patrzy na nas, to tak jakby jak takie osiołki, które tylko mają przyjść do pracy i po prostu robić po 3 godziny, 2 razy dziennie, czyli 6 godzin dziennie trenować, ale nie było efektu. Nie mogliśmy tego pokazać. I dlatego on to zmienił. Teraz patrząc na to wszystko, już wiem, że różnią się trenerzy. Czym się różnią? Igor Gryszczuk ma niesamowite czucie. On może nie miał jakiegoś super na przykład gadania, super jakiegoś, miał proste, był prosty do bólu, ale miał czucie. Umiał po prostu zarządzać zawodnikami, dawać im odpowiednie role. Wiedział od kogo co wykorzystać, a co schować. I to jest właśnie to czucie. Nie każdy trener to ma. Czasami są trenerzy, co dobrze wyglądają, mają niesamowite po prostu umiejętności, umieją się, nie wiem, pięknie robić wywiady, komentować wszystko, ale wchodzą jako trener, nie umieją wyczuć zawodnika, nie umieją odczytać obrony przeciwnika i nie umieją zareagować w odpowiednim momencie. Igor Gliszczuk to miał. I do dnia dzisiejszego prawdopodobnie ma. Był świetnym zawodnikiem i ma to czucie. I on po prostu tylko wymagał. Jak widział, że ktoś pracuje, to ma do niego rolę, ma się z tego po prostu wywiązywać. I dyscyplina, dyscyplina, jeszcze raz dyscyplina. Mieli wszyscy się podporządkować i to się udawało. Ale też chyba jako młody trener, Andrzej, mam nadzieję, że się nie mylę, w końcówce sezonu wiedział, że Tomiemu Adamsowi nie idzie z ławki, prawda? I tobie zaproponował rolę takiego pierwszego wchodzącego, znaczy, i ty na to przystałeś. Tak. Z korzyścią dla drużyny, prawda? Tak, tak. To była sytuacja, że przyszedł do nas właśnie Tommy Adams i on był liderem w Polonii Warszawa, no ale no, zapukał do Anwilu, przyszedł do Anwilu, no i tam nagle po prostu inny budżet, inni zawodnicy, inna klasa, inna presja. Był moim zmiennikiem, tak? No, on czekał, żeby wejść, żeby Andrzej miał słabszy mecz, ale okazuje się, że po prostu Andrzej nie miał tego słabszego meczu, cały czas gdzieś ciągnął na dobrym poziomie swoim. No i Igor Gliszczuk mówi, kurczę, to mi Adam zgrał słabiej, no bo po prostu czuł się w tej roli źle. Nie każdy może być zmiennikiem, tak? Dużo zawodników, sfera psychologiczna lepiej jak wychodzi w piątce. Jak ma być zmiennikiem, niekoniecznie.
No i ten Tommy Adams po prostu jakby go nie było w meczach, nie było człowieka. No i Igor Griszczuk kiedyś przychodzi do mnie, mówi: Andrzej, kurczę, ja wiem, bo ty dobrze grasz, wszystko, jesteś w takim gazie, nie chcę ci zabierać pewności siebie, niczego, bo to ty pracujesz na to, ale mam taką prośbę, czy taki pomysł na to, bardziej pomysł, żeby Tommy Adams wychodził w pierwszej piątce, uruchomimy go, a ty będziesz wychodzić jako jego zmiennik. Absolutnie to nie chodzi o to, że ty jesteś gorszy czy coś, bo ty jesteś teraz lepszy od niego. Ale dla dobra drużyny, dla tego wszystkiego na przyszłość naszą jakąś, na te mecze, to będzie lepiej wychodzić. Dostaniesz swoje minuty, dostaniesz swoje rzuty. No i faktycznie tak było. Ja jakby oczywiście z Igorem też byliśmy zawsze, on do mnie był jako pan trener, jako trener, nigdy jako kolega, nigdy. Zawsze, choć teraz jesteśmy na stopie koleżeńskiej, ale zawsze panie trenerze, coś tam. Dlatego tutaj, no dobrze to wyszło i to właśnie chodzi o to. Zrozumiałeś od razu jakby pomysł, ideę i nie oponowałeś nawet wewnętrznie? Nie. Gdzieś tam wiedziałem, byłem też mocny i wiedziałem, bo byłem w takich sytuacjach, że czasami musiałem wychodzić jako zmiennik, tak? Czy w reprezentacji, czy gdzieś. I zawodnik też musi tak umieć funkcjonować, tak? Nawet czasami było to lepsze, bo zaczyna się mecz, jest presja, wszyscy wiedzą, co kto gra, jest ta obrona skupiona na zawodnikach, a po 5-6 minutach gdzieś to wszystko opada, jest 5 fauli. Każdy faul jest 2 osobiste, mi to bardzo pasowało, ja wchodziłem wtedy naładowany. Mm-hmm. Po prostu każda akcja, mając swój plan, wymusić zawsze 3 faule, 6 osobistych sobie dać, taki miałem plan zawsze, żeby w każdym meczu 6 osobistych dać. Miałem skuteczność 90%, no to wiadomo, to jest 5 punktów, dlatego tutaj no to jest rola trenera, tak jak powiedziałem, tutaj Igor Griszczuk, szacun, że zawsze miał to czucie, był prostym trenerem, czasami umiał kogoś po prostu zrugać tak mocno, że no ale dawało. Ciebie zrugał? Tak mocno kiedykolwiek? Znaczy nie, była kiedyś sytuacja taka, pamiętam, z Gorzelcu graliśmy ważny mecz i coś, wziąłem jakiś rzut. Grałem dobrze, ale wziąłem rzut ostatni jakiś i to było na koniec drugiej kwarty. I schodzę na ławkę i Igor Griszczuk, ja tak siedzę i Igor Griszczuk w nerwach coś tam wziął i mnie chwycił za koszulę i mnie tak pociągnął i mówi: kurczę, Andrzej, blać, jak jeszcze raz tak rzucisz, nie trafisz, czy coś weźmiesz, to... No i tak zbiłem po prostu rękę mu też i powiedziałem: Igor, nie przeginaj. Żebyśmy nie przekraczali granic odpowiedniej potem po meczu. Poszedłem sam do Igora i powiedziałem mu, żeby po prostu tak no nie robił. Ja wiem, że to są emocje, ja też miałem emocje, ale na tyle jesteśmy ze sobą blisko i gdzieś szanujemy się, żeby tak. No i Igor faktycznie, myśmy tam sobie wytłumaczyli i wszystko było ok. Ale to tak jak mówię, to były też emocje, to tak jak mówię, no Igor też jest bardzo emocjonalny. Przerobiłeś, Andrzej, trochę tych trenerów w Anwilu, no bo to twoje 6 sezonów, ale rotacja duża i później Milia Bogicewicz i Daniel Sadomaitis, prawda, i Emil Mutarczycz. Którego z nich byś wyróżnił, tak, pod którym czułeś się, że masz... Fakt, że mi tak ciężko zawsze kogoś, jak ktoś mnie pyta, kogo byś wyróżnił, kogo... Każdy trener na mnie miał gdzieś jakiś wpływ, tak, bo dużo tych trenerów czy było w mojej karierze. Oczywiście w Anwilu tak, no zawsze była ta marka, zawsze był zespół walczący o mistrzostwo, byli trenerzy bardzo markowi, bardzo z Bałkanów, czy to był Mutapczyk, czy to był Sagadin, czy to był Urlep, czy to był... Skrunicza? Nie. Ale no to byli trenerzy gdzieś tam, co pracowali w Europie, gdzieś tam, co nie wiem, pracowali z lepszymi zawodnikami na wyższym poziomie. Byli przy reprezentacjach, pamiętam też, no Aleš Pipan był moim trenerem klubowym, a walczyliśmy w Alicante, pamiętam pierwszy mecz, trener Pipan trenerem Słowenii ze samymi gwiazdami Euroligi, a my gramy z nimi mecz, Andrzej Pluta mu robi 12 punktów w pierwszej kwarcie i on tak jeszcze przychodzi: Andrzej, jebez menę, to ja twój trener w Anwilu, a ty co? No i pamiętam, tam też było tak do połowy za Słowenią na styku, potem żeśmy przegrali oczywiście 20 punktami, ale to wracając do tego, jacy to byli trenerzy, tak, którzy prowadzili Anwil,
a pracowali na najwyższym poziomie europejskim. Dlatego tutaj jesteś w stanie jedno nazwisko podać tak top of the top, of the top, czy... A czy powiem tak... Bo ja wiem, że nie chcesz, ale czy... Nie chcę, dlatego że na przykład Andrzej Urlep wtedy na przykład, to były lata, tak, 2002-2003, To był sam początek, bo on przyjechał w 97 roku po Barcelonie, to było 5 lat jego pracy i osiągnął taki poziom, że no pokazał po prostu, jak powinno to się robić. Tak? On przyszedł do Wrocławka, zrobił mistrzostwo i ja sam w wieku 29 lat się bardzo wszystkiego nauczyłem. Uczyłem się wszystkiego tego, jak można trenować, z jaką intensywnością, jakie zasady obrony indywidualnej, zespołowej, jak to wszystko ma wyglądać. I on miał swoje. Przyszedł Aleš Pipan, który regularnie był trenerem na przykład reprezentacji, znowu pokazał inne bardziej cechy i też był bardzo dobrym. Był super też takim trenerem, który też miał czucie, lubiał mieć dobry kontakt z zawodnikami i na tym znowu bazował. Tak? Potem też miałem okazję być jakby jego asystentem w reprezentacji Polski w 2012 roku i też podobne te relacje były nasze, że dlatego tutaj nie wiem, pracowałem też na przykład ze Pepsi Bożyć, był taki trener, co w Czarnych Słupsk go zatrudnili, po 2 miesiącach go zwolnili. Też to był trener, który tam pracował z reprezentacją Chorwacji. Dużo było tych trenerów. Myślę, że nie będę nikogo wyróżniać. Pewnie, że byli polscy trenerzy, jak Eugeniusz Kijewski, wiadomo, no legenda polskich tutaj parkietów i był Dariusz Szubiał tak samo, no byli dużo trenerów było, z którymi miałem kontakt, jak Andrzej Kowalczyk, z którym też miałem kontakt, no nie chcę tutaj nikogo pominąć, było ich naprawdę wielu i każdy miał po prostu jakby no troszeczkę wpływu na moją karierę, no i też im dziękuję. No dobra, to pytanie podchwytliwe, jak już Hubert zaczął temat o trenerach. Jakby każdy trener jest, jakby dał cząstkę siebie i sprawił, że jesteś, czy byłeś na koniec kariery takim zawodnikiem, jakim byłeś. A czy był trener poza Sagadinem, którym musiałeś zrobić coś wbrew, żeby być takim graczem, jakim chciałeś być? Znaczy, powiem tak, troszeczkę moją karierą musiałem kierować, tak? Dlatego, że jak ktoś prześledzi moją karierę, to ja nie podpisywałem nigdy kontraktu więcej jak jeden rok. Raz się tylko podpisałem kontrakt, to byłem we Wrocławku i podpisałem 2-letni kontrakt, a tak zawsze na jeden sezon, dlatego, że uważam, że jak to mówią, z niewolnika nie ma pracownika. I różne rzeczy się dzieją, sytuacje się zmieniają, trenerzy się zmieniają i po co niepotrzebne problemy sobie robić. I dlatego jak ktoś kogoś nie chce, to jak człowiek to czuje, od razu się zmienia. I zawsze sobie szukałem takiego klubu czy takiego miejsca, gdzie przede wszystkim trener mnie będzie chcieć. Trener, nie prezes. Trener, który ma na mnie plan, który widzi mnie w drużynie, który wie o moich słabościach i wie o moich pozytywach. I chcę je wykorzystać. Wtedy ja mu dam wszystko. Ja mu dam moją pracę, ja mu dam... Nie miałem większych takich problemów. Troszeczkę może w Zgorzelcu, kiedy pamiętam, to też był bardzo fajny sezon. Ja podpisałem późno kontrakt, przyjechałem z Francji. Skończyłem sezon we Francji w maju czy w czerwcu. Też mój jako personalnie udany sezon i czekałem z podpisaniem kontraktu, podpisałem dopiero w październiku. Pamiętam, przyjechałem do Zgorzelca od razu w pierwszym meczu, 27 punktów, mieliśmy niesamowity skład. Jan Molinari, Pinkey, Ernest Brown, taki wielki. Ernest Brown, ten co Never Miss zawsze mówił do mnie. Tak, mieliśmy niesamowity, Machowski Sebastian, Radek Hyży, Szawarski Wojtek. I tam byłem tak naprawdę liderem też, stałem się liderem, jednym z liderów, można tak powiedzieć, bo tam było wielu zawodników. No i pamiętam też tam, to było za trenera Karola, potem trenera Karola zwolnili. Zastąpił go. Przyszedł Kamiński. No i wtedy troszeczkę tam, ja pamiętam, miałem niesamowity sezon wtedy. Ja miałem wtedy do meczu gwiazd 63% za 3, do stycznia. Osobiste 94% i przyszedł pan Kamiński i posadził mnie na ławie i powiedział, że Andrzej Czerwionka, taki zawodnik, nie wiem, to był junior wtedy, będzie wychodzić w pierwszej piątce. No i tam zaczęły się troszeczkę jakieś takie między nami słowne, coś tam.
No i doszło do tego, że ja powiedziałem, jak po prostu trener mnie tutaj nie widzi, no to musimy się rozstać. No ale działacze powiedzieli, no nie ma szans, Andrzej, no ty jesteś od początku sezonu tutaj takim zawodnikiem, ciągniesz ten zespół, no i... Tam były play-offy przeciwko Anwilowi, nie? No, wtedy pamiętam, też poszła wymianka, a Grudziński poszedł do Anwilu, a przyszedł Hubert Radke tak samo. No i tam troszeczkę było tych zatarczków, ale nic, no dograłem do końca. Potem wróciłem do kadry, bo to był ten sezon z Andrzejem Urlepem, co w Alicante zrobiliśmy po 10 latach awans na kolejne mistrzostwa do 16, dostaliśmy się. No i przyszedłem do Włocławka, no i to tak, ale za dużo nie miałem takich sytuacji, w których musiałem walczyć z trenerami gdzieś tam. Po prostu czasami rozmawiałem też o... Czasami były sytuacje, że trener na przykład był bardzo wygodny, mówi: Andrzej, ty stój sobie w kornerze i czekaj na piłkę. No. I mnie to najbardziej drażniło, bo ja mówię, no muszę trenować przez cały sezon, przez cały tydzień, jak na przykład w Anwilu, 9 jednostek tak, treningowych i przychodzi mecz i trener mi każe stać w kornerze i zamiast obrońcy się mnie bać, to ja się bałem tych... Ja stałem bezczynnie i ułatwiałem po prostu robotę zespołowi, z którym grałem. Dlatego po prostu no, zawsze się oswoję troszeczkę, że zasługuję na więcej, chcę dać więcej drużynie, moją grą, moją skutecznością, podejściem. I o to tylko zawsze zaznaczałem, po prostu dawałem tą informację. Ale nie miałem dużo sytuacji, że musiałem jakieś konflikty z trenerami czy coś. Hubert? Zdecydowanie. Coś dopowiesz? Nie, no Andrzej nie był w ogóle problemowy, tak? To był człowiek, który nie miał problemu z podpisaniem regulaminu klubu, tak? Regulamin, który nakłada kary za niewłaściwe zachowania, za spóźnienia na treningi, na wyjazd autokarem, za jakieś bycie po określonych godzinach w swoim mieszkaniu. To był jedyny człowiek, który w zasadzie mógłby regulaminu nie czytać, tak? Bo profesjonalizmem zarażał wszystkich dookoła i to jest... Powiem tylko, przytoczę, nie będę wymieniać ani klubu, ani ten, ale przytoczę, była kiedyś taka sytuacja właśnie, że był zespół, w którym po prostu byli profesjonaliści i mniej profesjonalni zawodnicy. No i mieliśmy bardzo duży budżet, a nie zrobiliśmy żadnego sukcesu. I potem od razu w ostatnim meczu prezes zrobił spotkanie i powiedział, że za to, że rozczarowaliśmy kibiców, graliśmy słabo, a oczekiwania były duże. Ja wam płaciłem na czas, zawsze i to była prawda. Po prostu mamy papierek i zabieram wam ostatnią pensję. I ja nie miałem w ogóle pretensji do tego człowieka, bo dlatego, że ja podpisywałem z nim kontrakt, to on to, co mi powiedział, to mi płacił. Co do dnia, co do godziny. Kiedy trzeba było, dawał mi premię, dzwonił do mnie, ale kiedy wiedziałem, że my faktycznie zawiedliśmy, pierwszy podpisałem ten papierek. A ci, co nie byli profesjonalistami, nie chcieli podpisać. No chyba wiem, o jakim klubie mówisz, ale skoro ty nie wymieniasz nazw, no, to ja to wyszoruję. Potem ja były różne sytuacje, które tam się działy, ale ja, można powiedzieć, jestem człowiekiem, który ma zasady. I dlatego lubię po prostu ludzi, dzisiaj mało takich ludzi, co słowo jest ważniejsze od podpisu. Dlatego też były takie. Masz zasady. Jedną z zasad koszykarskiej kariery Andrzeja Pluty było zjedzenie ciastka przed meczem i kawy. To cię wprowadzało w dobry nastrój. Ja mam wrażenie, patrząc na twój wygląd obecnie, że tego ciastka nie ma, Andrzej, w ogóle. Nie, jest cały czas, ale lubię konkretnie. Czyli nie za dużo, ale konkretnie. Wtedy faktycznie, no, jak nie wiem, jest się profesjonalnym zawodnikiem, wiadomo, trzeba dużo rzeczy odstawić sobie na bok, tak? Rezygnować. Nie palisz, nie pijesz alkoholu. No, musisz coś mieć, jakieś, kurczę, no, słabości, które ci dają tą energię. Co potem, co zrobisz, co zjesz, endorfiny, co cię nakręcają. U mnie zawsze było, że ten słodycz musiał być. No, słodycz musiał być i to mi dawało kopa. Musiałem czasami z trenerami się troszeczkę pobić, bo wiadomo, no, jak każdy trener dzisiaj też, no, uczą, że no, wiadomo, każdy ma swój organizm. Do jednego to jest ciężkie, do, nie wiem, niezdrowe, czujesz się na meczu ociężały, coś, ale jeżeli chodzi o mnie, to był taki rytuał i to mi pomagało.
tak zwana przerwa kawowa to jest zawsze obiad, później koszykarze idą na drzemkę, a tuż przed wyjazdem jest przerwa kawowa. Ja pamiętam, że Andrzej Pluta zawsze z Wiktorem Grudzińskim schodzili, przy czym Wiktor walił podwójne espresso i chyba jeszcze Red Bulla, prawda? Andrzej, kawka i ciasteczko. No i tak się ładowali na mecz. No ale nie można było odmówić i jednemu i drugiemu zaangażowania. Wiktor też tam. Wiktor czasami, ja myślę, jak wyszedł i Van der Spiegel asfaulował, to on to pamięta do dzisiaj. Tak było. Andrzej, to pytanie o kawę, to takie trochę otwarte pytanie do tego, co dzisiaj robisz, bo my wszyscy wiemy, że cały czas jesteś przy koszykówce, czy w koszykówce. Trenujesz dzieci, utrzymujesz kapitalną formę. Pytaliśmy o to Jaroda Hendersona, on nie do końca chyba chciał mówić o tym, co się u niego dzisiaj dzieje. Być może gdzieś ta tęsknota za koszykówką w roli zawodnika u niego występuje. Myślę, że tak. Takie odnieśliśmy z Hubertem wrażenie. Człowiek też zaznaczył, że pracuje z dziećmi, to możemy to obserwować na jego bardzo, bardzo pozytywne. Chyba nie w takiej formie, jak Andrzej, ty tutaj rozwinąłeś tą działalność. No i pytanie, jest pytanie do ciebie, jak się odnajdujesz w życiu po życiu? Bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy. To, co robię, daje mi bardzo dużo satysfakcji, radości wspólnie z moją Justyną, z żoną. Jesteśmy trenerami personalnymi od koszykówki. Pracujemy różny rozdział wiekowy, od najmłodszych, czyli od 9-10-latka do seniora, czy to są chłopcy, czy dziewczyny, treningi indywidualne i też w niedzielę treningi grupowe, czyli do tych, co trenują indywidualnie, mamy przygotowane treningi grupowe. Oczywiście to są dodatkowe zajęcia, płatne zajęcia. Tylko dla tych, co po prostu chcą się jeszcze bardziej doszkalać, uczyć, przychodzą po doświadczenie, po zobaczyć, nauczyć się technicznych rzeczy, czy to jest na przykład kozłowanie, czy to jest rzucanie spod kosza, czy z pół dystansu, umiejętne podawanie, robienie motoryki, robienie fizyki, co jest bardzo szeroko, patrzymy na to. I zajmujemy się na co dzień tym. No i fantastycznie. Szósty rok naszej pracy, nasza marka, nasza marka gdzieś tam się rozwija, czyli AP10, Never Miss. Mamy klientów z całej Polski, czyli pracujemy teraz na Górnym Śląsku, dokładnie no, w Orzechu. No i pracujemy od poniedziałku do soboty, pracujemy, są to treningi indywidualne. Czyli mamy klientów z całego Śląska, nawet z Polski, którzy dojeżdżają. Mam zawodników na przykład, którzy czasami trenują od 20 do 21.30 po swoim treningu. Niektórzy na przykład mają, dostosowujemy to do planów, tak? Do planów lekcji, do planów rodziców, jak z dojazdem, bo tak jak mówię, ale fajnie, fajnie to się rozwija. Jesteśmy szczęśliwi, cieszymy się, bo nie tylko chodzi o rozwój taki samy koszykarski, ale też staramy się zmieniać mentalność, podejście tych młodych ludzi do sportu, do tego, co robią. Jeżeli oni to potrafią zmienić, to pewnie my nie wiemy, czy ktoś będzie zawodowym sportowcem, profesjonalnym koszykarzem, ale jak będzie dobrze wykorzystywać ten czas, dobrze się teraz szkolił, uczył, wynosił te pozytywy, to w każdej dziedzinie sobie poradzi. Dlatego tutaj ta praca nam daje bardzo dużo satysfakcji, radości. Organizujemy oczywiście kampy koszykarskie zimowe, kampy koszykarskie letnie. Mamy klientów z całej Polski praktycznie. Powoli to się już robi tak, że no AP10 Camp to jest po prostu jakość. Czy wśród dzieci, tak króciutko, czy wśród dzieci dostrzegasz, u któregoś dziecka dostrzegasz swoje cechy? Masz takich adeptów młodych, znaczy, że... Znaczy są. Wiadomo, że dzisiaj trudniej, tak, o takie cechy, bo wiadomo, to wszystko się zmienia. Dzisiaj tak samo jest wychowanie troszeczkę inne tych dzieci. Dostęp do wszystkich tych medialnych rzeczy jest dużo większy, ale zdarzają się dzieciaki, które przychodzą i mają to coś i chcą się uczyć. I wtedy uczą się, jak oni chcą, dwa razy szybciej od tych, co przychodzą i tak no nie wiedzą, co by chcieli zrobić. Że ja bym chciał, ale boję się. Ale zdarzają się, że są i mamy dużo zawodników takich, co przychodzą na przykład ze słabszych klubików, tak? I zaczynają trenować i na przykład trenują dwa razy indywidualnie u nas i raz grupowo, czyli w sumie trzy treningi i po roku robią taki progres, że szukają zmiany klubu. Bo to też jest ważne, na przykład nam też zależy, żeby to dziecko dobrze trenowało na co dzień w klubie. Jak dobrze trenuje na co dzień w klubie plus treningi u Andrzeja Pluty, to świetnie wychodzi. Gorzej jest, jak dziecko nie trenuje w ogóle w klubie i przychodzi raz w tygodniu do Andrzeja Pluty. Wtedy to wszystko, ten progres, ta praca, to wszystko, co się będzie działo, będzie trwało długo.
Dlatego tutaj no, staramy się to wszystko tłumaczyć, staramy się edukować rodziców, staramy się edukować tych młodych ludzi i fajnie to wychodzi. Czasami sobie żartujemy, Andrzej Pluta, wszystko na zicher. Jak możesz przyjść w niepoprasowanej koszulce? Dostajesz od pana Andrzeja, po miesiącu przychodzi mama czy tata, mówi: panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Kurczę, moja córka prasuje wszystkie koszulki, nie tylko swoje, moje, super. I takie małe rzeczy po prostu ludzie przychodzą, co do nas są normalne, ale te dzieciaki, ta młodzież też się zmienia na pozytyw. Od samego początku podejście, punktualność, rzetelność, wiązanie butów. Inna sprawa, koszykarskie rzeczy oczywiście. Dużo zwracamy uwagę na te detale, co robią potem różnice. I tego wszystkiego jest bardzo dużo. I jak ktoś regularnie trenuje, no to wtedy to bardzo fajnie wychodzi. Cieszymy się, jak ludzie potem na przykład posyłają nam: dziękuję bardzo, to wasza praca, mój syn na przykład dostał się do kadry. Super. Albo na przykład to są takie rzeczy, co nam pomagają w tym wszystkim i nie wiem, u nas tak jest, że jak ktoś pracuje z młodzieżą, to jakby za karę. A jestem szczęśliwy, moja syna jest szczęśliwa, to nas napędza, daje nam radości. Jesteśmy przy koszykówce, cieszymy się, bo nasi chłopacy i Andrzej i Michał jakby pracują z nami. To są nasze jakby wizytówki, tak? Są naszymi wychowankami i też się cieszymy, jak im idzie. Oni obserwują dzieciaki, nasze dzieciaki tak samo. Dlatego no, fajnie to wychodzi. Panie, właśnie, że Andrzej do tego wątku nawiązał, no to, bo chyba to się tak nie wiązało z dzisiejszym meczem. Ten wywiad pewnie Artur nam zmontuje po świętach, ale dzisiaj twój starszy syn przeciwko Anwilowi ostatnio świetne występy w kadrze. Myślę, że serce ojca, ale też i Justynę się troszkę mocno raduje, prawda? Ale rozdarte, że będziesz tu kibicował oczywiście Anwilowi, ale raduje się, bo widzisz, że ta kariera synów idzie chyba w dobrym kierunku. Znaczy, cieszymy się przede wszystkim z tego, że i tak troszeczkę zawsze staramy się być normalni, czyli nie robić z tego dużej euforii, ale nie robić czasami, jak nie idzie, jakiejś tragedii. Po prostu staramy się być normalni, cieszymy się z tego, że przede wszystkim z tego, że dzieciaki mają umiejętności. Wytrenowali umiejętności i je posiadają. Teraz po prostu pracują, uczą się cały czas tej gry seniorskiej i pracują na tym, żeby stać się ważniejszym zawodnikiem w swojej drużynie. Andrzej jest troszeczkę w innej sytuacji, Michał też jest w innej sytuacji, ale są w bardzo dobrych teraz klubach, których mogą się rozwijać. No i oczywiście, no jak teraz na przykład Andrzej dostał jakby szansę w reprezentacji i to, co ja zawsze powtarzam, że to jest taka podobna historia jak do mnie. Ja czekałem na ławce, jak w 96 roku pojechałem do Wałbrzycha na mecz reprezentacyjny, siedziałem na ławce, Robert Kościuk pojechał do szpitala, bo dostał z łokcia i nagle Andrzej Pluta, który siedział wcześniej półtorej roku na ławce, dostaje szansę. I 26 punktów i od tego momentu wszedłem do kadry. Potem kolejne 4 mecze, ponad 20 punktów, weszliśmy na Mistrzostwa Europy do Barcelony i tak się zaczęła moja kariera reprezentacyjna. Teraz Andrzej pojechał, dostał szansę, świetnie, że ją wykorzystał. Tylko to, co my zawsze powtarzamy, trzeba być gotowym na wziąć, żeby zabrać tą szansę. Czyli trzeba mocno trenować, kiedy przychodzi, trzeba to wziąć. Fajnie, jak są mecze, w których im wychodzi, pokazują umiejętności, cieszymy się bardzo. Trzymamy kciuki i wiemy, że te umiejętności będą przynosić po prostu efekty i staną się zawodnikami. No, życzę jak najlepiej, życzę im, żeby grali jak na najwyższym poziomie. Życzymy również, poza dzisiejszym meczem, może Andrzejowi juniorowi. Ty sobie kibicuj tak, jak sobie życzysz, tylko się nie wyrywaj w sytuacji, kiedy młody zdobędzie punkty. Andrzej, mówisz, że nie czujesz się pominięty w tej wielkiej koszykówce, bo sprawia ci radość to, w jakiej koszykówce jesteś. Razem z żoną pracujecie i są efekty waszej pracy, a przed nami dzisiaj wydarzenie, uhonorowanie ciebie. Czujesz jakieś dodatkowe emocje, tak już tytułem końca? Czy czuję, zawsze. No. Będąc na hali mistrzów, jak są kibice, ciężko nie czuć emocji. Zawsze się czuję. Jak się jest na dole jeszcze, to tym bardziej. Tam na parkiecie, to tym bardziej widzi się kibica i to jest takie no, fantastyczne. No. Wiele razy tego doświadczałem, ja byłem zawodnikiem i to było świetne. No teraz tym bardziej, no, na pewno zawsze to jest takie emocjonujące. Jeszcze tym bardziej przy takiej nagrodzie jak teraz i wyróżnieniu, że dostałem się do zespołu 30-lecia. Dlatego bardzo dziękuję i jestem dumny. Zapraszamy częściej, bo Andrzej był ostatnio 2 lata temu, kiedy Andrzej Junior debiutował w Anwilu. To był turniej przedsezonowy. Staraliśmy się namówić na konkurs trójek z Michałem i Andrzejem.
ale senior nie chciał tutaj rywalizować z młodzieżą. Zapraszamy częściej, Andrzej, jesteś tu zawsze bardzo mile widziany. Myślę, że aplauz dzisiaj od kibiców będzie olbrzymi. No i jest nam bardzo miło Ciebie gościć we Włocławku. Dziękujemy za rozmowę. Musimy uciekać dalej. Artur nam pokazuje znaki dymne. Pozdrawiam wszystkich oczywiście, mieszkańców Włocławka i wszystkich kibiców Anwilu. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.